Znajduję się w Żuchowie, okolice Karnkowa. Jak widać, tutaj wichura nawałnica kilkanaście dni temu zrobiła swoje. Jest wtorek, zaraz wieczór. Jestem tutaj pierwszy raz i opowiem o takim dosyć zabytkowym miejscu. Tutaj jakiś nawet szlak jest, czy był też, którym można było sobie powędrować. Tam w tle mamy zabytkowy młyn z drewna, który jak widać jest w całkiem niezłym stanie. A tutaj znalazłem taką tablicę. Może powiem kilka słów o samej wiosce, później przejdę się w tamtym kierunku, jak da radę wejść. No, Żuchowo w czasach obecnych to wieś położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim, w gminie Skępe. I według spisu za rok ludności 2011 liczyła 249 mieszkańców. No, zabytek, który tutaj jest w tle, został, ten młyn został zbudowany pod koniec XIX wieku przez dziedzica Gustawa Zielińskiego. Po I wojnie światowej zamontowano w nim turbinę o mocy 105 koni mechanicznych. W okresie okupacji hitlerowskiej młyn przejęli Niemcy. No, rozstrzelano także dwóch Polaków, pracowników młyna, Józefa Jabłońskiego i Stanisława Wojciechowskiego, których wydał ówczesny niemiecki zarządca młyna Jankę. Powodem były kontakty, powiązania dwójki wymienionych rodaków z oddziałem partyzanckim Armii Krajowej Bolesława Żołnowskiego, pseudonim Mściwy. Przejdę się dalej. Tak jak mówiłem, jestem tutaj pierwszy raz, teren dziewiczy. Dosyć spontaniczna wizyta. Przygotowałem kilka zdań kilkanaście dni temu na papierze i korzystam z notatek. No, sama wioska wydaje się, że wymaga pewnych inwestycji i byłoby to bardzo dobre dla mieszkańców, którzy tutaj mieszkają. To na pewno. Co było po wojnie, po 1945 roku, na pewien okres młyn został przejęty przez wojsko. Związane było to zapewne z aprowizacją w żywność oddziałów. Tutaj mamy wejście, które jest zamknięte. W późniejszym czasie młyn podlegał m.in. pod PGR. W Skępem w latach 50. XX wieku zamontowano dwa silniki elektryczne. Od tego czasu młyn posiadał dwa źródła mocy. Jeżeli ktoś miałby ochotę dowiedzieć się więcej na temat obiektu, to warto sięgnąć do publikacji autorstwa pana profesora Mirosława Krajewskiego i pana doktora Andrzeja Mieca pod tytułem Zabytki Ziemi Dobrzyńskiej, Włocławek 1996. A także do tekstu pana Markowskiego o tytule Młyn w Żuchowie, materiały do dziejów kultury i sztuki, Bydgoszcz i region, zeszyt 13, Bydgoszcz, 2008 rok. Rzeka Mień. No, obiekt ten znajduje się w dzisiejszych czasach w rękach prywatnych prawdopodobnie. I tu jest też trochę inna historia. No właśnie, jedną z przyczyn upadku tego miejsca był, czy też jest, problem z niskim stanem wody na rzece Mień, którą no, słychać tam w tle, mam nadzieję. Odgłos, szum wody. Jest trochę ciemno, filmuję telefonem i tak nie za dobrze
Widać. No sama okolica to rezerwat przyrody, tak jak było tam napisane na tablicy, przełom mieni, utworzony w 2001 roku. Powierzchnia to 14 hektarów, znajdująca się pod ścisłą ochroną. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie w stanie naturalnym doliny rzeki Mień wraz z charakterystyczną dla dolin małych rzek roślinnością. Natomiast powierzchnia tak zwanej otoliny rezerwatu to 19 hektarów. No jeżeli chodzi o zabytki i atrakcje historyczne w okolicy, to warto odwiedzić trochę niedocenione w tej materii Lipno, do którego dzieli nas z tego miejsca dystans około 10 km, czy też Skępę, gdzie znajduje się kościół i klasztor pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. To znane w całej ziemi dobrzyńskiej miejsce kultu Matki Bożej Skępskiej, w którego pobliżu znajdują się akweny wodne, gdzie można spędzić czas na odpoczynku z rodziną i znajomymi. Do centrum Skępego dzieli nas dystans około 7 km. Z kolei jeszcze krótszy dystans mamy do Karnkowa, zaledwie 4,5 km. Wioska ta była gniazdem rodu Karnkowskich, herbu Junosza, z którego wywodził się m.in. prymas Polski Stanisław Karnkowski, urodzony w tej miejscowości 10 maja 1520 roku. W okolicy znajdują się także miejsca pamięci pomordowanych przez hitlerowców Polaków i Żydów, m.in. z Lipna jesienią 1939 roku, później w marcu i kwietniu 1940 roku w lesie Karnkowskim Niemcy zamordowali około 300 osób wymienionych narodowości. Trzeba zmykać, dużo tutaj komarów, trochę pokrzyw. No szkoda, bo temu miejscu można by przywrócić blask, już trochę tutaj zarosło młodymi drzewami. Budynek naprawdę jest jak na materiał w całkiem niezłym stanie. Tutaj mam na myśli drewno, też tutaj widać elementy ceglane, pewnie fundamenty czy tam podmurówki. I tak jak mówiłem, wioska wymaga pewnych inwestycji, co byłoby naprawdę dobre i pożyteczne dla mieszkańców tutaj. Pokrzywki nie zaszkodzą. Tutaj mamy taką konstrukcję, nie wiem czy to jest pozostałość jeszcze kompleksu podworskiego. Taka piwnica na zewnątrz. Ziemianka, półziemianka, nie wiem jak to nazwać. Nie będę tam wchodził. Czy to też jest może budowla z nowszych czasów, nie mam pojęcia. Chociaż myślę, że to może pamięta dawne czasy, ta konstrukcja. No i trzeba lecieć. Okolice Karnkowa, Żuchowa. To miejsce pamięci potrzebuje jakiejś renowacji i remontu, tak się zdaje. Ziemia dobrzyńska.